Ja bym tutaj wyszła od tego, czym jest sztuka, dlatego że jest dużo przecież pięknych przedmiotów, jest dużo pięknej muzyki, ale kiedy ta sztuka, kiedy to rzemiosło, żeby było nie wiem jak doskonałe, staje się sztuką, bo przecież pięknie śpiewająca koloratura, która robi cyrkowe sztuczki, na przykład mnie zachwyca sam fakt, że robi coś, czego ja bym nie potrafiła. Ale kiedy to jest sztuka cyrkowa, a kiedy to jest sztuka artystyczna? Mnie się wydaje, że sztuka ma pewną misję oczywiście, ale ta misja wiąże się z docieraniem do wnętrza człowieka, z budzeniem emocji. I w momencie, kiedy śpiewam przedstawienie i po tym przedstawieniu ludzie przychodzą do mnie po tygodniu i mówią, że cały czas nie mogą zapomnieć wrażenia, które to na nich zrobiło, że płakali przez dwa dni, przypominając sobie los mojej bohaterki. Mnie się to też zdarzyło jako widzowi. To są te emocje, dla których wykonuję ten zawód. To są te emocje, które ośmieliłabym się nazwać sztuką. Oczywiście wszystko zależy od wrażliwości indywidualnego człowieka, bo sama wiem z doświadczenia, że ludzie, którzy są niewyrobieni muzycznie, reagują tylko na piękną melodię. Tak jak kiedyś sławny inżynier Mamoń, który lubił tylko te piosenki, które już słyszał. I to faktycznie działa. Jeżeli się w radiu puszcza w kółko tę samą piosenkę, to ona musi się stać przebojem, ludzie ją rozpoznają i im się to podoba. Ale czy to jest sztuka? Też myślę, że kwestia tego, czym jest sztuka, jest takim pojęciem nieobiektywnym, dlatego że no, na każdym co innego robi wrażenie. I chyba właśnie ilość ludzi, na których robi wrażenie dany akt artystyczny, może nam tutaj stanowić wyznacznik tego, czy to już jest sztuka, czy nie. Można stanąć i zachwycić się pięknym obrazem, tylko jest kwestia tego, jakie uczucia ten obraz w nas budzi. Ja pamiętam obraz, który widziałam w muzeum w Filadelfii. To było w 1992 roku. Nie pamiętam ani autora. Pamiętam, że obraz miał tytuł Maur i stał na nim Maur ubrany w biel w świetle drzwi. I światło, które biło z tego obrazu, było tak nieprawdopodobne, że nie mogłam od niego oderwać oczu i do tej pory ten obraz pamiętam. Jeżeli coś jest naprawdę wielką sztuką, to nie sposób przejść obok tego obojętnie. Ja na przykład nie jestem fanem jazzu, ale w momencie, kiedy wybitny artysta i nie wybitny dlatego, że mówią o tym gazety, tylko wybitny dlatego, że jego sposób interpretacji porusza duszę, że ma coś do powiedzenia. Proszę pamiętać, że taki zawód jak mój, czyli śpiewak operowy, czy zawód aktora, uważam, że to są bardzo pokrewne zawody. To nie jest tak naprawdę, znaczy tak się mówi, że to nie jest zawód twórczy, tylko odtwórczy, dlatego że przecież my przekazujemy Państwu rzeczy, które były już napisane dawno temu. Chodzi o to, dla mnie jest bardzo ważne, żeby znaleźć swoje wytłumaczenie tekstu, którym do Państwa mówię. Ten tekst musi być mój i jakby przerabiam go przez swoją duszę, swoją wrażliwość, swoje doświadczenia i to, co Państwu pokazuję, jest wypadkową tego, co stworzył kompozytor, moich umiejętności technicznych, żeby się tego nauczyć i mojej osobowości, żeby przekazać Państwu emocje. I zapewniam Państwa, że takie przeżycie jest zarówno dla mnie wielkim przeżyciem, jak i dla Państwa. A jeżeli chodzi o to, czy artysta jest, nie wiem, świrem, czy jest człowiekiem z misją, myślę, że jedno i drugie, że ja mam czasami wrażenie, jak wychodzę na scenę i zespół, z którym jestem związana, dlatego że proszę pamiętać, że to, że my wychodzimy na scenę, oczywiście rzadko są sytuacje takie, że to jest monodram, gdzie jesteśmy sami za siebie odpowiedzialni, śpiewam a cappella i nic więcej
nie jest w stanie mi ani pomóc, ani zaszkodzić. Ale przedstawienia operowe to jest praca zbiorowa. Na to pracuje się przede wszystkim ciężko na próbach. Na to pracuje dyrygent, orkiestra, chór, partnerzy, cały sztab ludzi, którzy stoją na zapleczu i ich nie widać, ludzie, którzy przygotowują nas językowo, ludzie, którzy przygotowują nas muzycznie. I potem wychodzimy na scenę i już wszyscy ci ludzie zrobili swoją pracę i teraz jest kwestia tego, w jaki sposób my tą pracę pokażemy Państwu. I czasami doświadczam, jeżeli są spełnione warunki absolutnego profesjonalizmu ze strony wszystkich uczestników przedstawienia, doświadczam bardzo irracjonalnych przeżyć. I myślę, że to jest pewien taki boski dar. Myślę, że to jest właśnie to, co nazywamy potocznie talentem, że potrafimy oddziaływać na uczucia i to są uczucia i Państwa, i nasze. I czasami jest człowiek, który jest wielkim artystą, wcale nie jest dobrym człowiekiem. To są wyjątkowe sytuacje, kiedy akurat ludzie, którzy potrafią wykorzystać swoją popularność i swoją sławę i swoje pieniądze do tego, żeby pomagać drugim ludziom, to jest naprawdę rzadkość. Mamy tutaj sporo przykładów wśród aktorów. To jest zarówno taka najsławniejsza para Hollywood jak Angelina Jolie i Brad Pitt, ale mamy tutaj też z rodzimego podwórka dużo różnych artystów, którzy angażują się w pomoc ludziom słabszym, tak jak Anna Dymna, tak jak Krystyna Janda. To są różnego rodzaju akcje. To jest wspieranie młodych talentów, to jest wspieranie chorych, pomoc i faktycznie takim sławnym nazwiskiem jesteśmy w stanie wiele zrobić i zaangażować, pomóc, żeby zaangażowały się w to media, żeby informacja dotarła do ludzi. Tak, ale bardzo często spotykam się z tym, że człowiek, który jest wielkim artystą, jest niedobrym człowiekiem i po prostu następuje takie rozdwojenie jaźni, więc to wcale nie jest jednoznaczne. Jeszcze taką mam refleksję związaną z pisarzami. Czasami jest tak, że czytamy książkę, zanurzamy się w świat, w wyimaginowany świat, bądź czasami realny, jeśli to jest oparte na faktach. I muszę Państwu powiedzieć, że czasami mi przeszkadza spotkanie z twórcą takiego dzieła, albo nawet zobaczenie jego zdjęcia, dlatego że czasami lepiej jest zostać w świecie swojej wyobraźni i zbudować sobie wizerunek człowieka, który to pisze, bo konfrontacja z nim może wypaść na niekorzyść.